Cześć, witajcie na moim kanale, na moim wideoblogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początek zapraszam do subskrybowania oczywiście mojego wideobloga. Spotykamy się tutaj dzień po występach polskich zespołów w europejskich pucharach, a w zasadzie w jego przedbiegach, bo w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Stan rzeczy jest taki, że na placu boju pozostała już tylko Legia Warszawa. Legia, która wczołgała się do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, ale tyle dobrego, bo mistrz Polski chociażby skompromitował się na Łotwie, przegrywając z Riga FC. Lechia Gdańsk powalczyła, ale mimo wszystko wysoko przegrała po dogrywce z Brøndby Kopenhaga 1-4, więc tutaj nie ma co specjalnie też chwalić podopiecznych Piotra Stokowca, no bo wynik mówi wszystko. Idziemy, moi drodzy, niestety na rekord. Rekord mianowicie taki, że 16 sierpnia do tej pory to była taka graniczna data, gdzie Polska pozostawała bez ani jednego zespołu w europejskich pucharach. Teraz może się to zmienić na naszą niekorzyść, bo mecz Legii Warszawa z Atromitosem Ateny, tam jeszcze są daty ustalane, będzie 14 albo 15 sierpnia ze względu na grę innych ateńskich drużyn w europejskich pucharach. Więc jeśli Legia by z Atromitosem odpadła, to pobilibyśmy ten niechlubny rekord. Jesteśmy naprawdę w D, najchętniej by się powiedziało, bo to, co zobaczyliśmy na boisku, także ze strony podopiecznych Aleksandra Vukovicia, którzy mimo wszystko awansowali, ale dostosowali się do gry niczym na Orliku, bo tak wyglądało to boisko w Finlandii przeciwko ekipie Skopje. Naprawdę wicemistrz Polski zagrał futbol toporny, futbol archaiczny, była to jedna wielka kopanina. Sandro Kulenowicz do tego nie wykorzystał rzutu karnego, więc ta czara goryczy jeszcze bardziej się przelała. Wyglądało to absolutnie dramatycznie. Możemy sobie żartować, że jeżeli greccy dziennikarze nie widzieli samych meczów Legii w europejskich pucharach do tej pory, no to będą mówili o jakiejś szczelnej defensywie wicemistrza Polski. 4 mecze bez straconej bramki, żelazna defensywa, a jeżeli wy widzieliście któreś z tych spotkań, czy na Gibraltarze, czy w Warszawie, czy w czwartek w Finlandii, doskonale wiecie, jak to wyglądało. Chaos, chaos, jeszcze raz chaos. Mówi się, że stołek Aleksandra Vukovicia, taka informacja padła, jest bardzo podgrzany, jest gorący, ale z tego, co ja się orientowałem w klubie od ludzi decyzyjnych, to takiej sytuacji nie ma. Wszyscy zachowują mimo wszystko spokój. Ten kredyt zaufania do Vukovicia jeszcze się nie wypalił i wierzą, że ten zespół zrobi postęp, że będzie takie przełomowe spotkanie w końcu miał. Liczą też, że jak wróci Cafu i Jarek Niezgoda, ta gra mimo wszystko będzie lepsza, zwłaszcza też do przodu, bo tam ona się wyraźnie nie układa. Miałem nie mówić o europejskich pucharach, ale się nie da, bo to odcinek poświęcony Ekstraklasie i Pogoni Szczecin, o czym za chwilę przejdę, ale jeszcze krótko, między innymi właśnie o Legii, która jedyna zostaje na placu boju, jak mówiłem, więc na razie ten kredyt zaufania jest, nikt w klubie nie myśli o zmianie trenera, nic takiego się nie dzieje. Legia jak zawsze, zresztą podobnie jak Lech, ma gdzieś taką listę rezerwową przygotowaną z nazwiskami trenerów do ewentualnych rozmów, ale w zasadzie nic z tego więcej nie wynika, bo są tam nazwiska bardzo często niedostępne, trenerzy, którzy mają swoją pracę lub o wiele większe wymagania finansowe. Ta gra wygląda na razie bardzo źle. Sam jestem ciekaw, czy Aleksander Vukovic no, zrobi jakiś przełom. Ja od początku miałem do niego duży dystans jako szkoleniowca. Szkoleniowca niedoświadczonego. Szkoleniowca, który od razu dostaje drużynę, która wymagała przebudowy, która jest ogromnym wyzwaniem, gdzie pracuje się pod wielką presją. Rozmawiałem z Radosławem Kucharskim, dyrektorem sportowym Legii, półtora tygodnia temu, bodajże w minioną środę, i on na pytanie moje, wydaje mi się zasadne, dlaczego znów Legia podejmuje niemal identyczną decyzję, dając drużynę, która
no jednak powinna mieć trenera renomowanego, wydaje mi się, i doświadczonego, daje człowiekowi, który okej, jest legendą klubu, jest bardzo fajnym i inteligentnym człowiekiem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że WUKO nie ma żadnego doświadczenia. Wcześniej mieliśmy Romeo Jozaka, człowieka, który kompletnie nie prowadził nigdy żadnego zespołu. Był po prostu w tym totalnie zielony. Po nim przejął, wydawało się, że na moment, że do końca sezonu, ekipę Dejan Klafurić dociągnął do Mistrzostwa Polski. Rozmyślono się, dano mu poprowadzić zespół, wiemy jak to się skończyło. Skończyło się odpadnięciem z europejskich pucharów. Przyszedł Sapinto, wybuchła wielka wojna i wewnątrz szatni, i na zewnątrz z dziennikarzami. To wszystko było bardzo, bardzo dziwne i cały czas mocno napięte. Fatalny wynik z Wisłą Kraków, Sapinto nie ma, dajemy Wukowiczowi, też wydaje się, że na chwilę, po czym nie, na początku maja zapada decyzja, że WUKO będzie tę drużynę prowadził. Kucharski powiedział jedno zdanie, które no, mnie nie przekonuje, muszę powiedzieć. Powiedział takie zdanie, że WUKO czuje klub. Co to znaczy? Że co? Tak jak mówiłem, że jest legionistą, że wie jak wygląda tu szatnia, że wie jak reagują trybuny, że wie gdzie skręcić, żeby trafić na parking, żeby trafić do budynku klubowego. Ja nie do końca tego rozumiem. Jeżeli trener jest dobry, to klubu wcale czuć nie musi. To on buduje pewne relacje, to on ustawia szatnię, to on buduje sobie drużynę. Kucharski mówił, że bardzo chcieli szybko podjąć tę decyzję ze względu na to, żeby wspólnie ze szkoleniowcem podejmować transferowe decyzje. Okej, ale jako dyrektor sportowy, jako członek najważniejszy tego pionu sportowego wspólnie z prezesem Dariuszem Mioduskim powinni załatwić mimo wszystko tę sprawę też szybko i wziąć być może właśnie szkoleniowca bardziej doświadczonego. Zobaczymy. Jeszcze WUKO nie powiedział pewnie ostatniego słowa. Może ta Legia nagle odpali, gra ze Śląskiem, być może wygrana, jakaś efektowna. To wszystko nagle ruszy z kopyta. Przesłanki są żadne ku temu, to trzeba sobie powiedzieć jasno. W klubie też się mówi tak, okej, jak awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, to też graliśmy bardzo źle. No ale wtedy rywale, moi drodzy, byli no beznadziejni, tak, że nawet ta ostatnia przeszkoda to była jedna wielka męka, udało się doczłapać i teraz też Legia człapie, Legia czołga się do pucharów. O tyle na plus, że przynajmniej jako jedyna wciąż pozostaje w grze. Lechia nieskompromitowana, walcząca, grająca ciekawy futbol, szkoda tego pierwszego meczu w Gdańsku, odpada z Brędby. Piast kompromituje się z Łotyszami z Riga FC, klubu, który istnieje 5 lat, moi drodzy, 5 lat, w którym rozkładają nas na kolana, rozkłada nas na kolana między innymi Kamil Biliński, który z Ekstraklasy odszedł właśnie na Łotwę. Więc jest to wszystko bardzo smutne, nie wspominam już nawet o Krakowi, która odpadła wcześniej. No wszystko jest to smutne, żegnamy się z tymi pucharami. Co zrobić? Nie mam pojęcia w tym momencie. Trenerzy, jest mi trochę tego żal. Mówią o tym, że wciska im się wychowanków do jedenastki, że grają na siłę, że to jest kredyt zaufania dla piłkarzy, którzy mogą nie mieć do końca umiejętności. Co z tego? Ja bym wstawił, szczerze mówiąc, może i nawet 3 przymusowych młodzieżowców. Co to ma nam dać? My gramy zamknięci w swoim lumpeksie, a wydaje nam się, że to jest supermarket, że to jest jakaś wspaniała galeria handlowa, że to są złote tarasy. Nie, my niestety, robiąc chociażby transfery, grzebiemy trochę w śmietniku. To dajmy już pograć tym młodym, dajmy im się być może rozwinąć, być może wyciągniemy kilka pereł. Dlaczego nie postawimy więcej pieniędzy na szkolenie? Dlaczego nie przymusimy klubów, żeby budowały akademię? To chyba jest tak naprawdę jedyna droga, wydaje mi się. Codziennie, co roku przepalane są ogromne pieniądze z praw telewizyjnych właśnie na sprowadzanie anonimowych piłkarzy. Jeżeli młodzi jacyś wyskoczą w tej lidze, natychmiast są sprzedawani. To jest być może naturalna kolej rzeczy, ale potem nie dziwmy się, że puchary wyglądają jak wyglądają, bo ta jakość spada coraz niżej. Jeżeli my sięgamy po piłkarzy z trzeciej ligi hiszpańskiej, bo to są dla nas gwiazdy, no to co? Łatwa odpowiedź. Stajemy się trzecią ligą hiszpańską. Trzeba się nad tym wszystkim poważnie zastanowić, ale dobrze, nie będę się już dalej tutaj produkował.
i wyżywał, bo jednak chciałem porozmawiać o tym, co przed nami, czyli trzecia kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i oczywiście wracamy do ligi, w której oczywiście te same zespoły, które przed chwilą z europejskich pucharów odpadły, o te europejskie puchary będą ponownie walczyły właśnie na ligowych boiskach. Co ciekawego w tej kolejce między innymi, no jednym z hitów moim zdaniem to będzie spotkanie ŁKS-u Łódź z Lechem Poznań. Jestem bardzo ciekawy tego, w jaką stronę Beniaminek z Łodzi pójdzie, bo fajnie zaprezentował się moim zdaniem i w spotkaniu z Lechią Gdańsk i oczywiście tym wygranym z Jagiellonią Białystok. Już mnóstwo pochwał pod adresem Daniego Ramireza, El Profesora, jak się na niego mówi w mieście Łodzi, było. Oczywiście Lech Poznań po tej ostatniej demolce, zwycięstwie wysokim nad Wisłą Płock 4-0. Pytanie, czy będzie w stanie to wszystko utrzymać. Drugim z hitów oczywiście jest też spotkanie mistrza Polski, Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. I przy Pogoni właśnie chciałem się zatrzymać. To miał być głównie nie o europejskich pucharach, a właśnie o Pogoni odcinek. Pogoni, która lideruje w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy po dwóch kolejkach. Oczywiście to nie jest być może jakiś super gigantyczny wyczyn. Dopiero ruszyliśmy, dopiero wystartowały rozgrywki, ale mimo wszystko podopieczni Kosty Runia i Icia mają na swoim koncie komplet punktów. Zwycięstwo, przypominam, z Legią w Warszawie 2-1 i poprawka u siebie już na tym remontowanym, budowanym w zasadzie od początku stadionie z Arką Gdynia 2-0. Choć po problemach, tam ten zespół nie wyglądał już tak dobrze jak w Warszawie, gdzie grał z kontry i te kontry były skuteczne, a z Arką jednak w pierwszej połowie podopieczni Jacka Zielińskiego sprawili sporo problemów portowcom. Dopiero ta druga odsłona była nieco lepsza, ale też chciałem szerzej o Pogoni porozmawiać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy projekt zmierzający w dobrą stronę, projekt, który może być ciekawy, projekt, który musi podobać się moim zdaniem, jeżeli tu jesteście razem ze mną, kibicom Pogoni, bo wszystko idzie moim zdaniem krok po kroku pod kątem organizacji w dobrą stronę. Jarosław Mroczek moim zdaniem robi naprawdę bardzo dobrą robotę, ma ogarniętego, bardzo fajnego dyrektora sportowego, rozumiejącego futbol, Dariusza Adamczuka, który zrobił dobre transfery, nie mówię tylko o tym oknie, ale generalnie w ostatnich latach i też o tych zawodnikach wyróżniających się u Kosty Runia Icia będziemy sobie rozmawiać. Zacznijmy od początku, wydaje mi się, budowania tego zespołu, a więc jesieni 2017. Wtedy Pogoń stała nad przepaścią. Pogoń na ostatnim miejscu. Ogromne kwasy w drużynie i napięcia pomiędzy zespołem a trenerem Maciejem Skorżą. Mnóstwo tam jadu się wylewało w środku, no tam wszystko nie grało. Trener miał problemy z relacjami takimi ogólnie rzecz biorąc w drużynie. Jasne stało się, że trzeba poszukać nowego szkoleniowca. Jak wyglądało pozyskiwanie Kosty Runia Icia? Tu kilka zakulisowych takich właśnie informacji. Spotkanie w Berlinie, tam były szkoleniowiec Kaiserslautern, między innymi także doradca, nie wiem czy wiecie, jeśli chodzi o sprawy taktyczne, Olivera Kahna, który był ekspertem telewizyjnym, ale radził się właśnie a propos tych mankamentów i detali piłkarskich u Kosty Runia Icia. To też taka ciekawostka. Pojechała delegacja ze Szczecina do Berlina, tam spotkali się z Kostą Runia Iciem, rozmawiali kilka godzin na temat tego, jaką wizję mają budowania zespołu w Szczecinie. Wyobraźcie sobie, że ani razu nie padły rozmowy na temat długości kontraktu, wysokości tego kontraktu, ile Runia Ić chciałby zarabiać. On chciał wiedzieć, jakie narzędzia dostanie w najbliższej przyszłości, aby Pogoń wyprowadzić z tego kryzysu. Panowie wreszcie się dogadali, Kosta Runia Ić do Pogoni trafił i wiemy, jak ten proces wyglądał. Szybko sobie ten zespół poukładał, zaczął punktować i wygrzebali się oczywiście ze strefy spadkowej. To jest chyba dla wszystkich jasne, skoro ekipa tutaj Pogoni cały czas gra w Ekstraklasie.
I takie zasady, być może Kosty Runiaicza tutaj też Wam przedstawię, na jakiej zasadzie on lubi funkcjonować, na jakiej zasadzie on buduje wokół siebie ekipę zaufanych ludzi, więc tak sobie jeszcze tutaj pomogę, bo wypisałem to sobie wszystko. Tak, kredyt zaufania do ludzi. Mówię tutaj o sztabie szkoleniowym i o piłkarzach. Na początku on nikogo właściwie nie chciał ze sztabu szkoleniowego usunąć. Chciał się przyjrzeć zarówno zawodnikom, jak i trenerom, z którymi miał pracować. I po prostu brał to, co miał. Co nie znaczy, że później nie wyrzucał, że później nie rozwiązywał kontraktów, że później nie podejmował decyzji. Wręcz przeciwnie. Ponad 20 piłkarzy w krótkim czasie, mimo wszystko od jesieni 2017 do lata 2019, zostało przez Pogoń zwolnionych, zostało przez Pogoń wymienionych, więc jest to całkiem pokaźna liczba. Widać, że kiedy już poznał zawodników Kosta Runiaicz, to jednak domagał się tej wymiany krwi i to uczynił. Be flex and enjoy. To jest taka zasada, którą na treningach piłkarze Runiaicza słyszą bardzo często. Chodzi generalnie o to, żeby być elastycznym, tak? Be flex and enjoy, żeby cieszyć się grą. Taką filozofią Kosty jest nie tylko oczywiście zwycięstwa, punktowanie, to jest jakby absolutnie jasne i podstawa, ale on chce futbolu atrakcyjnego, chce wysokiego pressingu, chce, żeby obrońcy nie bali się przyjąć piłki, rozegrać piłki. Patrzcie, co się stało z Sebastianem Walukiewiczem, jak on świetnie tę piłkę potrafił rozdysponować do drugiej linii. Nie ma go już oczywiście w naszej lidze, normalka niestety, to jest przykre, mówiłem o tym w części o europejskich pucharach, a więc obrońcy mają podchodzić wysoko, presować, ten zespół ma wymieniać dużo podań i ta gra ma dla kibiców być atrakcyjna. Podpatrzył to wszystko Runiaicz u Jurgena Kloppa, kiedy ten był jeszcze szkoleniowcem Mainz. Przyjechał na praktyki do Kloppa, zobaczył, jaki futbol, ten rock'n'roll chce Klopp wprowadzić. Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów, sezon 2012-13, wszyscy doskonale pamiętamy, to był ten rock'n'roll. I rock'n'roll później przeniósł się do miasta Beatlesów, doprowadził The Reds do drugiego miejsca w Premier League i zwycięstwa w Lidze Mistrzów, więc to jest futbol, który nie tylko cieszy oko, ale jest też skuteczny. Nie takimi oczywiście środkami finansowymi i personalnymi dysponuje w Szczecinie Runiaicz, ale mniej więcej chce to skopiować sobie jeden do jednego i myślę, że to mu się udaje. Być może z Arką nie było to widoczne, ale z Legią gra Pogoni mogła się podobać. I tak krok po kroku wprowadza właśnie te swoje zasady be flex and enjoy. Piłkarze mają po prostu o tym pamiętać. Poczucie jedności grupy to też jest bardzo ważne. Ta sfera psychologiczna, mówił o tym niedawno Julian Nagelsmann, bodajże nie pamiętam, jakich on tam przedziałów procentowych użył, ale trener Hoffenheim powiedział, że chyba nawet 30 bodajże procent to są umiejętności trenerskie, a aż 70 to są umiejętności menadżerskie, zarządzanie grupą, rozmowa, podejście do odpowiedniego zawodnika, znajomość jego charakteru, żeby odpowiednio nastawić go nie tylko na boisku, ale porozmawiać, kiedy nie wiem, nie gra, wytłumaczyć pewne sprawy. To jest ważniejsze nawet niż stricte taktyka i poustawianie sobie drużyny, treningi na co dzień i tak dalej, i tak dalej. I Kosta Runiaicz bardzo szybko to do swojego zespołu wprowadził. Właściwie od razu podstawą była integracja na obozach, podstawą były właśnie rozmowy, podstawą były wspólne wyjścia. Lekarz klubowy śpiewa między innymi w chórze i pamiętam, był taki w grudniu moment, kiedy Pogoń cały czas była w strefie spadkowej, była sobota, mecz w niedzielę, piłkarze chcieli pójść na ten występ swojego lekarza. No i bali się tak trochę zapytać, czy to będzie możliwe, bo pewnie przy większości trenerów to jednak dzień przed spotkaniem, nie bardzo, wieczór i tak dalej, chociaż nie wiadomo, co tam miałoby się z nimi stać, przecież po kilkunastu godzinach nie będą kopać piłki gorzej przez to, że zobaczyli śpiewających facetów, prawda? I co? Kosta się zgodził, wyszli wspólnie, wrócili po kilkudziesięciu minutach do hotelu, od razu po występie wszyscy się odprężyli.
i to bodajże był mecz z Miedzią, tak niefortunnie zremisowany, dobry występ Pogoni. I takich sytuacji było naprawdę dużo, zlecał różne zadania, na przykład dzieląc piłkarzy na dwie grupy, jedni mieli wskazać silne strony swojego zespołu na obozie zimowym przed rundą wiosenną 2018, a drudzy mieli wskazać silne i słabe strony najbliższego przeciwnika. To była Sandecja Nowy Sącz. Dużo motywacji, dużo, nie chcę powiedzieć zabawy, ale takiego ciepłego podejścia, choć Kosta też potrafi w szatni krzyknąć. Ciężka praca, to nie tylko oczywiście motywacja i tak dalej, ale musi być ta praca mocna, niemiecki sznyt, ordnung wykonany podczas zajęć. Wtedy chodzą zawodnicy jak zegarki, tak jak mówiłem, czasami opieprz się zdarzy. Dotyczy to także sztabu szkoleniowego, trochę mi się Adam Nawałka przypomina i reprezentacja Polski. Siedzenie do późnych godzin, była kiedyś taka sytuacja, że już jeden członek sztabu szkoleniowego był mocno zajechany, a Kosta właśnie w takim nawałkowym stylu podszedł, ale widać, że ta praca dobrze ci robi, wyglądasz świetnie, wyglądasz znakomicie, trzeba tak pracować dalej. To jakby wyciągnięte z podręcznika słów byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Ale podobne wymagania ma w stosunku do siebie. Odniósł kiedyś kontuzję, która nawet wymagała, powiedziałbym, przerwy albo przynajmniej stonowania tego nakładu pracy, a on w ogóle sobie nie odpuścił. Cały czas była ciężka praca, trochę ryzykowanie zdrowiem, ale jednak najważniejszy był zespół, więc wymaga od innych, ale wymaga też od siebie. To kilka takich punkcików, zasad podstawowych, bym powiedział, bo pewnie jest ich mnóstwo. Pracy Kosty Runiaicia. Teraz być może też porozmawiam chwilę o zespole i tych jasnych punktach. Pewnie zawsze też lubicie plotki transferowe, więc dużo dzieje się wokół na pewno dwóch największych w tym momencie gwiazd zespołu, czyli Zvonimira Kożulja i Adama Buksy. Bośniak jest w absolutnie fenomenalnej formie na początku rozgrywek, a może inaczej nawet od początku, rundy finałowej poprzedniego sezonu. O tak, w ogóle nie ściąga nogi z gazu. 8 goli, 5 asyst bodajże i to sprawiło, że on już jest w trójce najskuteczniejszych, obcokrajowców w historii Pogoni. Ma już 11 bramek na swoim koncie i zajmuje trzecie miejsce. To też o czymś świadczy. Zwraca uwagę klubów z Włoch i z Rosji. Wpływały takie pierwsze zapytania, to nie były konkretne oferty, ale wiadomo, agenci krążą, podpytują, czy dałoby się zawodnika z klubu wyciągnąć i za jaką kwotę. Pogoń bardzo nie chce go sprzedawać, zważywszy na kontuzję bardzo groźną kolana Kamila Drygasa z Arką Gdynia, zerwane niestety więzadła przednie i boczne, to już jest naprawdę bardzo poważne. Wydaje się, że Kamil będzie dochodził do siebie 8 miesięcy, ale później jeszcze wdrożenie się do zajęć i tak dalej. To jest, myślę, sezon niestety dla Kamila stracony, a też miał oferty z Rosji, więc Kożulj zdecydowanie wzbudza zainteresowanie. Wiemy, jakie są jego atuty. Bardzo dobrze rozgrywa, jest świetny technicznie, ale przede wszystkim ma to kapitalne uderzenie z dystansu, świetnie ułożoną stopę, która wręcz straszy w każdym meczu rywali. Ja obejrzałem sobie taki filmik z nim w roli głównej jeszcze z czasów, kiedy grał w Hajduku. I to nie jest jakieś odkrycie, że on nagle w Szczecinie potrafi puścić taką bombę z dystansu, jak chociażby w poprzednim sezonie, jedna z bramek poprzednich rozgrywek z Legią. To już jest jego znakiem firmowym od dłuższego czasu. Także potrafił tak strzelać, puszczać takie rakiety w lidze chorwackiej. Więc on wzbudza zainteresowanie. Wydaje mi się, że w tym momencie to jest absolutny top. Chyba najlepszy zawodnik w lidze. Nie zdziwiłbym się, jeśli tam jeszcze do końca sezonu tego okna transferowego było pod niego podejście. A co do Adama Buksy, w zasadzie w Pogoni pogodzono się z tym, że ten zawodnik odejdzie. On czuje, że już jest gotowy, ma 21 lat, jest rozwinięty, świetny technicznie, wysoki, potrafi dryblować, potrafi się poruszać. To jest dziewiątka, ale zejść do boku,
Jak sobie przypomnicie te akcje chociażby z Legią Warszawa, to świetnie rozegrał, oddał piłkę do Kożulija właśnie z bocznej strefy pola karnego. Także potrafi strzelać, potrafi się poruszać, potrafi znaleźć się w sytuacji 1 na 1 w polu karnym. Ma dużo atutów napastnika. Zimą był bardzo blisko też transferu do Włoch. Teraz zainteresowanie jest z Bragi, o tym się mówiło, z Włoch, z topowych klubów The Championship, także jeszcze z innych kierunków. Dużo tych zapytań. Na razie oferta też żadna nie wpłynęła, ale jego menadżerowie pracują. To jest też taka ciekawostka, że on zagrał słaby mecz z Arką. Potykał się na piłce. No, nie było go w tym meczu, zagrał słabo. Gdyby ten mecz mu wyszedł, gdyby trafił do siatki, gdyby pokazał się, miał asystę, tak jak z Legią, no zagrał świetnie, to on by postawił kropkę nad i jeden bardzo duży, topowy klub z Europy by go wziął. No a teraz ten transfer wisi trochę w powietrzu, ale można się spodziewać, że jednak Adam Buksa klub opuści. Pogoń pracuje nad tym, że po stracie Kamila Drygasa, być może Buksy, żeby jednak tych więcej ogniw nie wyciągać. Tutaj Kosta Runiańcz bardzo mocno na to naciska i nie chce, żeby nagle jedenastka mu się rozpadła. Pogoni idzie dobrze, Pogoń wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie, więc czekamy, co pokaże dalej, chociażby z Piastem Gliwice. Mam nadzieję, że nakreśliłem wam trochę ten zespół. Naprawdę też ciekawe transfery w tym oknie, w obronie, na bramce. Wygląda to interesująco na razie, że trafili z tymi wyborami. Jak będzie dalej, czekamy. Był już odcinek o Lechu, Legii, teraz o Pogoni. Taka formuła, mam nadzieję, że wam się spodoba i przyjmie, że o jednym klubie po prostu rozmawiam więcej w każdym tygodniu w okolicach piątku. Zapraszam do subskrypcji, naciskajcie dzwonek, przypomnienie i widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.